Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, nie z pola, ale z podwórka. Dzisiaj taki trochę poradnikowo-serwisowy odcinek. Co dzisiaj będziemy robić? Zlokalizowałem wyciek. Leci mi ten króciec. Znaczy, to jest w sumie dławik do nagrzewnicy, a nagrzewnica mi dawno już nie działa, więc będzie wymieniany. Mam kupiony króciec. Co jeszcze? Pokażę Wam, jak wyregulować sprzęgło prawidłowo we Władku. I pokażę Wam, jak zwiększyć dawkę paliwa. Jeszcze w tak ramach wstępu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ostatni film. Bardzo dobrze się przyjął. W tydzień 4000 wyświetleń. Ponad 100 łapek w górę. Bardzo dziękuję. Potrzebne nam 3 klucze. 12, 10, z czego chyba tylko 12 będzie potrzebne. 13 i 14. Odkręcamy ten dekielek koło schodków. Tu chyba 13 są i 12. A jednak 14. I regulujemy w takiej kolejności, jak Wam pokazuję na filmie, nie w żadnej innej. Czyli najpierw tutaj, a potem dopiero tym krócicem. Ale to Wam wytłumaczę już później, jak i co. No i dobra, okienko rewizyjne mam odkręcone. Tak to wygląda. A, no i podkreślam, że ten film jest robiony dla tych, którzy nigdy tego nie robili. No jak ktoś robi, to i wie, jak robić, no to niech nie ogląda, tak? Normalne. Dajemy odprężnik, żeby było łatwiej kręcić sprzęgłem. No i szukamy pierwszej łapki, pierwszego pieska, jak to tam zwał, to zwał. Kręcimy. Ja zawsze robię tak, że biorę szmaty i mimo wszystko wkładam tu. Pytacie się może po co? Po to, żeby mi, kurde, jak mi spadnie kluczyk, to żeby wpadł mi na szmatkę, a nie tam gdzieś głębiej. Bo to, kurde, jak wpadnie, to może się wyciągnie, może się nie wyciągnie. I zaraz przystępujemy do regulacji. Tak, potrzebny nam jest jeszcze szczelinomierz. Na szczelinomierzu bierzemy, ustawiamy 1 i zaraz obok 0,9, czyli 1,9 mm. Czemu tak? A temu, zaraz Wam pokażę, temu, że o, tu między, zaraz Wam pokażę to kluczem pod szczelinomierzem, luz między tą łapką a tym łożyskiem musi wynosić właśnie 1,9, no około 2 mm. Więc będziemy musieli zrobić tak, aby ten luz tyle wynosił. I zaraz jak to robimy. Poluzowywujemy tą kontrę. To jest klucz 14. Tutaj. To jest ten luz. W tym miejscu. I tu szczelinomierz musi wchodzić lekko. Teraz jak regulujemy ten luz? Tą śrubą. Właśnie, co popuściliśmy. Albo ją wkręcamy, albo wykręcamy. I tak, wykręcając, luz zwiększamy, wkręcając, luz zmniejszamy. No i ustawiamy de facto właśnie pod ten szczelinomierz, tak żeby tutaj mógł on wejść bezproblemowo. No jak widzicie, mi tu już wchodzi, więc tak zostawiamy, zakontrowywujemy i analogicznie każdą jedną tak ustawiamy. I co ważne, sprawdzamy, czy nic się nam nie dostało do środka, żeby tam nic nie było.
to jest najważniejsze, żeby to było pusto. Mając już to wykonane prawidłowo, teraz musimy poszukać klocka, aby zeprzeć ten kruciec, ten płaskownik, tutaj, taki długi, odtąd dotąd. Musimy znaleźć taki, nie wiem, mamy tu gdzie drewienko. Należy zdjąć tą sprężynę, to jest oryginalna. U mnie jest dołożona jeszcze jedna, z tego względu, że ta jest już zrobiona, ale trzeba tą zdjąć. Następnie nabijamy drewienko czy coś, żeby to się nie cofnęło i zajmujemy ten, nie wiem jak to nazwać nawet, no ten pręt. Wyciągamy bolczyk i potem będziemy regulować. A nim zdejmiemy, to można poluzować tą kontrę jeszcze. A tak w ogóle po co to robimy? A po to, żeby wyregulować, w jakim momencie ma brać sprzęgło. Tak jak widzicie, ja miałem takie kropeczki zaznaczone. To jest maksymalne wciśnięcie, to jest maksymalne wychylenie. Wybierzemy połowę tej odległości i to jest nasz punkt, w którym sprzęgło powinno odpuszczać. To znaczy jak wpijemy bieg i będziemy popuszczać sprzęgło, to ciągnik powinien ruszać w tym momencie, w tym miejscu. U mnie już było to, że ruszał w tym miejscu, czyli sprzęgło brało za nisko. Przez to były zgrzyty na przykład podczas jazdy, gdy z czwórki przerzucałem na szóstkę podczas jazdy. Trzeba tak wyregulować, aby ciągnik zaczął ruszać w tym miejscu. Ani nie tu, ani nie tu, dokładnie w połowie. Oczywiście plus minus, tak? Im wyżej będzie, tym będzie lepiej wysprzęglał, ale będzie się ślizgał. Im niżej nie będzie się ślizgał, to znaczy będzie ciągnął dobrze, ale będzie słabo wysprzęglał. Dlatego jest wypośrodkowane, żeby no jakby wyrównać te parametry, żeby się i nie ślizgał i żeby wysprzęglał. I teraz tak, gdy wyjęliśmy bolczyk, gdy sprzęgło bierze za nisko, to znaczy ciągnik rusza na przykład w tym położeniu, należy to wkręcić. Jeśli rusza w tym położeniu, czyli za wysoko, to się rzadko zdarza, ale no może się tak zdarzyć po regulacji piesków, należy to wykręcić. No tak, w moim przypadku ja to będę wkręcał. Jak to patrzymy, jak to potem sprawdzamy? No, metodą prób i błędów po prostu. Czyli zakładamy, wkręcamy. Zacząłbym tak od 1,5 do 2 obrotów, tak żeby nie przesadzić i żeby no coś dało, tak? Metodą prób i błędów po prostu to ustalamy. No i dobrze, ludzie. Ja podciągnąłem sobie 1,5 obrotu. Zakładamy z powrotem bolczyk, zdejmujemy zabezpieczenie, palimy ciągnik i sprawdzamy, jak się zachowuje. I co? Wbijamy bieg, najlepiej eruptor i patrzymy, w którym miejscu będzie ruszał ciągnik. Wyglądać. Tak jest dobrze wyregulowane sprzęgło we Władimircu. Nie ma możliwości, że ono będzie rzęzić, zgrzytać tutaj. To jest idealnie wyregulowane. Ten dekielek odkręcamy. Dekielek odkręcamy. I tutaj mamy taką śrubkę z gwintem,
luzujemy tą nakrętkę, a tylko nie ten klucz wziąłem. Tu jest klucz 21, jakby ktoś się pytał. Luzujemy tą nakrętkę i chcąc zwiększyć dawkę paliwa, wykręcamy to. I tak, jeśli macie nieruszane standardowe, to ja na przykład do orki ustawiam 0,75 obrotu, czyli pół obrotu i jeszcze cyk 0,75. Tak jak do bron, do siewnika, to co 0,5 na plus oczywiście, wykręcając, pół obrotu wykręcić. I to jest moim zdaniem max, tak naprawdę jeden obrót to jest naprawdę już max, aby zwiększać po prostu. Jeden obrót na wykręcenie to już jest naprawdę, no, lokomotywę wali, jak nie wiem. I już mocy to ma dość. Bierzemy się za ten kruciec. No, to jest coś takiego. Będzie tutaj. Zamiast tego dławika. Dobra ludzie, mam odkręcone, ściągamy to. Nie próbujemy ściągnąć. Także jeśli wam się film podobał, wykorzystaliście coś z tego, to się cieszę, jak nie, no to trudno. Pokazałem co wiem, co umiem, co mi to wychodzi, to pokazałem. Jeśli się spodobał film, zostawcie łapkę w górę. I co? Do następnego.